O, dzień dobry. O, prawie zaspałem. Słuchajcie, lecimy po nowego chłopaka. Jest to brat mojego kolegi. Też zajmuje się tutaj budowlanką. I na tydzień będzie z nami. Więc przyda się nam. Nie jest to najlepsza może pogoda dzisiaj, żeby pracować na zewnątrz, ale zobaczymy. Zdecydujemy na miejscu. W ogóle najpierw dojedziemy do pracy, a później zdecydujemy, co będziemy dzisiaj robić. Wymyślimy jak najlepszy plan dla nas wszystkich. A teraz to ja go szukać. To jest chyba tutaj. Aha, dobra. Bo ja tutaj rzadko jestem z tej strony. Dobra, jesteśmy na miejscu, także słuchajcie, lecimy z tym. Muszę się rozgrzać. Na razie, cześć. Dobra, lecimy. Słuchajcie, zostawiłem pracownika. Cześć. Zostawiłem pracownika nowego na robocie. Chłopak porządki musi zrobić. My z Karolem pojechaliśmy, wzięliśmy akra, czyli te takie, jak to się nazywa po polsku? Stemple. Dobra, kamerka zadziała wreszcie tym razem. Ja mam ostatnio pecha z tymi bateriami. Włożyłem nie tą baterię co trzeba, więc wycieczkę z rana mieliśmy. Betoniarkę, czekaj. Proszę bardzo. Także musieliśmy wziąć stemple, czyli tak zwane akra po angielsku, aby można było podstawić sobie pod te belki, które tam mamy sufitowe. I plan na dzisiaj, proszę Państwa, jest taki, że otwieramy tą ścianę tutaj w tym pokoju. Tą właśnie. Więc musimy raz, że zrobić więcej miejsca, poprzesuwać rzeczy ile się da od tej ścianki. Ta kuchnia może jeszcze dzisiaj nie będziemy jej rozbierać, ale na pewno zdejmiemy te drzwi i trzeba je zamurować praktycznie do wysokości drzwi. Tam zostawimy jednego pustaka niżej. I tutaj teraz, tak jak widzicie, te belki sufitowe. Musimy puścić deskę, podkręcić tutaj tymi stemplami, tymi akrami, aby trzymać całą tą konstrukcję pokoju u góry. I tak samo z tej strony też pójdzie tutaj belka po suficie, podparta tymi stemplami. Będziemy swobodnie mogli rozebrać tą ścianę. Ona i tak nie jest tutaj konstrukcyjna. Ona nie trzyma tutaj wielu rzeczy, ponieważ jak pamiętacie, tutaj, w tym miejscu idzie metalowa belka do komina. I te joysty, które tutaj są widoczne, one zawieszają się tak naprawdę na tej belce metalowej mniej więcej w tym miejscu. To jest te same miejsce, tak jak ta ścianka u góry dzieląca pokoje, czyli nie wiem, czy to będzie widać. Być może nie, ale tam daleko jest belka metalowa i one idą po całości, dopiero wiszą tam kawałek dalej, więc ten element praktycznie nie jest nośny, ale ze względu na to, że to stoi ileś tam lat, na pewno drzewo trochę się dostosowało kształtem już do tego, co tu jest, więc możliwe, że mały ruch mógłby wystąpić podczas zabierania, więc tak czy siak zabezpieczymy się przed tym ruchem. Mamy belkę na zewnątrz, jadę po pustaki za chwilę, musimy wyliczyć, ile nam ich potrzeba. I tyle. O, tak wyglądają nasze super sprzęty. Będziemy je podstawiać. Na razie, hej. Dobra, mam tą właściwą bateryjkę. Także słuchajcie, jesteśmy z portem w kolejce w B&Q. Kolejka tu jest mniejsza przy tym większym B&Q jak tym mniejszym B&Q, bo przed chwilą byliśmy gdzieś indziej, ale stwierdziłem, że tam nie będę nawet próbował stawać w kolejce, bo się okaże później, że i tak towaru pewnie w środku nie ma. A nam jest potrzebne kilka bloczków do tej ściany, więc zobaczymy, co mają. Dobra, słuchajcie, jesteśmy znowu w moim ulubionym sklepie. Będziemy szukać bloczków i jakiegoś piasku i cementu. Jeżeli uda nam się chociaż znaleźć to na dzisiaj, to by było super, a resztę zamówię ewentualnie z Wixa lub z Travisa i będziemy mogli sobie to odebrać jutro albo nam dowiozą. Także widzicie. No, dziewczyna sama ciągnie wózek, chętnie bym jej pomógł, ale
sama musi, cały wózek sama ciągnęła. Ten dziadek kurwa obok niej stał. Co za człowiek. Tylko chciała dziadka w kartony. No co za typ, nie? Dobra, jesteśmy. Piasek widzę. Jakiś paving, to nie ten. Tam mamy mortar. Tam mamy bloczki, jest! Mamy to! Także jest, nie jest źle, proszę Państwa. Mamy to, co powinniśmy mieć. Cena też jest fajna. Może nie taka do końca fajna, ale nam to wystarczy. To są betonowe. To są betonowe właśnie, ciężkie. Ciężkie bloczki, ale jak musimy, to musimy. No to na tą ściankę weźmiemy. Powiem Ci szczerze. Zobaczymy. Dobra, to my się bierzemy za pakowanie. Tu jest piasek. Także jest ok. Wszystko jest na miejscu. Ewentualnie jeszcze można się rozejrzeć za tym lekkim bloczkiem. Ale lipa. Co tu? Tu jest kostka. Płyty. Wywiało. A tu są te belki, które wyglądały bardzo podobnie, jak widzicie, o. Ale nasze są te mocniejsze i dobrze, żeśmy ich nie wzięli. Ostatecznie cena praktycznie wychodzi ta sama. Nawet ta belka wygląda podobnie, ale to nie jest to samo. Także tam ma jakieś dziurki w ogóle, widzicie. Także spoko. No nic, zostaje nam tylko załadowanie tego. Weźmiemy w takim razie tylko na te wejście. Na dzisiaj i na okno. 30 sztuk. No, lecimy z tym. Hej. Dałabyś mi na swoje 5 minut, bo ładuję towar do samochodu. Dobra? Tak, daj mi 5 minut, bo załaduję towar do samochodu i odzwonię. No tak. Tak to jest właśnie. Teraz rzucimy tu. Nie chciałem tego, wiesz, samochodu obciążać w jednym miejscu na maksa. One są cholernie ciężkie, około 20 kilo. Jeden bloczek, a mamy 40. Tylko po to, żeby... Tylko po to, żeby załadować... Żeby zrobić te dwie ścianki tak naprawdę. Wróciłem, pracować nad cardio, bo się zasapałem, ale pod tą górkę ten wózek wciągnąć nie było wcale tak łatwo, proszę pana. Ale kibiców miałeś, widziałem. No, jak my tu nie było, to 40 kilo jest tam bloczek, nie? Ale czuję, wiesz, czuję jak cofam teraz, jak samochód jest obciążony, on też jest tylko na jednej płozie, więc delikatnie muszę nim podróżować, bo miałem już przygodę, że się mi raz złamała jedna. A później druga. Co prawda były stare. A myślę, że to jest... Ale zeskoczyłem wtedy z krawężnika u Badiego i pękła normalnie. To jest zasługa tego, że jeździsz po krawężnika z obciążonym busem. To może być... To na pewno może być zasługa. Ja nie jeżdżę wolno i nieostrożnie. Bardzo przepraszam Was wszystkich. Nie mam prawka. Wiecie, o co chodzi. Ja się cały czas uczę. Dobra. Ja muszę rozpocząć tego gościa. Dobra, słuchajcie, zaczynamy wreszcie od połowy dnia, ale mniej więcej o to w tym wszystkim chodzi.
żeby postawić te słupki. O tych deskach mówiłem wcześniej, więc one tam złapią nam szerszą, większą powierzchnię tak naprawdę nośną. Damy przynajmniej po 3 akra, więc ten pokój będzie tutaj wisiał sobie na tych słupkach. My swobodnie będziemy mogli obciąć zaraz tą ścianę, jak tylko zmierzę, jaka grubość jest futryny, bo okazuje się, że drzwi mają po 57 cm, więc razy 3 to wychodzi 171 plus grubość futryny. Zaraz będziemy dokładnie wiedzieć, zaznaczymy sobie górą, gdzie mamy dokładnie otworzyć ścianę. I tyle. Lecimy z tym. Dobra, słuchajcie, szybciutki update, bo śpieszymy się. Ja muszę skoczyć do góry, tam podpiąć te dwie lampki. Etap, w którymś momencie, w którym jesteśmy teraz, tak jak widzicie, te drzwi zostały stąd zlikwidowane. Karol musi zamurować do 64 cm, tak dokładnie. Z tego wynika według planu. Z tej strony, później tam, od tamtej strony wewnętrznej ściany też zmierzymy 64 cm i takie stworzymy tu otwarcie. Tu już jest wszystko przygotowane, zabezpieczone. Jak widzicie, stoją akra. Ta linia, która jest tutaj przez Oskara zrobiona, to jest linia tak naprawdę cięcia. Która to jest teraz? Ta, dobra. Czyli po tej linii lecimy i będziemy ciąć z dwóch stron ściankę, aby nam ładnie odeszła bez rwania tej pozostałej części, bo tarcza sięga na mnie na niecałość, więc nie wiem, ile tarcza sięga teraz, ale mniej więcej tarcza sięga koło tam 8 cm, a ściankę mamy koło 13, więc zostanie kawałek, więc na spokojnie tniemy ją sobie po obu stronach i powinniśmy mieć eleganckie otwarcie. Tu postawiliśmy dodatkowe dwa akra z tej strony, aby nic nam nie opadło i żeby było bezpiecznie. Także lecimy z tym, będzie zaraz tutaj pełno kurzu. Zobaczymy się za chwilę. Mamy, jak widzicie, ściankę przewróconą. Widzicie to? Powyłączam te światełka, bo one mnie drażnią. Tak mrugają na tym filmie. Także mamy... Przestawiliśmy trochę te słupki tak, abyśmy mieli więcej dostępu do tej ściany. I też rozłożyliśmy trochę ciężar tak bardziej rozsądniej, bo te akra były praktycznie w środku deski, tej, która jest tam na suficie, no ale nic, zrobiliśmy to tak, żeby było bezpiecznie, jeszcze bezpieczniej niż jest. Na tą chwilę tutaj nikogo w tym budynku nie ma, oprócz ludzi, którzy przychodzą do pokoju, do góry, ale oni mają zakaz wstępu tutaj na dół, więc na razie nikt się tu nie będzie poruszał. Ściana, jak widzicie, zniknęła. To jest pozostałość po starej ścianie. Tutaj będzie ściana domurowana 64 cm, mniej więcej tak jak z tyłu. Czyli tutaj już jest ścianka zasłonięta, zasłoniliśmy tylko tą dziurę, która została do jutra za pomocą plasterboardu, tam nie wpadało tu światło i żeby ktoś też za dużo nie widział. I jutro jest plan, że wywalamy tą ścianę, czyli będzie trzeba zdemontować tą kuchnię, zdemontować to okno i robimy to samo praktycznie co z tej strony, zrobiliśmy z tą ścianką, czyli będzie takie samo otwarcie. Karol pomuruje w międzyczasie tą prawą stronę, my z rana jeszcze wstawimy tą belkę z góry. Podtrzymamy ją słupkami, czyli tymi stemplami, akrami, jak ktokolwiek nazywa tego typu narzędzia. Ona już sobie będzie podparta we właściwym miejscu i on do tej dociśniętej belki tak naprawdę domuruje. I te słupki będą tu stały przez najbliższe kilka dni, dopóki cała zaprawa nie siądzie, nie wyschnie dokładnie. Wtedy spuścimy ją i będzie wszystko miód malina. Widzicie, zaczyna nam brakować trochę miejsca, ale damy radę.
jak nie my, to kto? Słuchajcie, lecę do domu, dzisiaj był dosyć ciężki dzień. Jutro zrobię wam update i wrzucę wszystko razem do kupy. Na razie, hej, trzymajcie się. Siema. Co tam u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Słuchajcie, jak wiecie, mamy nowego człowieka w pracy, co prawda na tydzień. Prawdopodobnie, bo on tylko w zastępstwie przyszedł swojej pracy. Miał akurat tydzień wolnego. Przyda się, super. Dzisiaj mamy wielki dzień, bo otwieramy tą tylną ścianę tego budynku. Więc raz, że to jest trochę też niebezpieczna praca. Trzeba ją bardzo ostrożnie zrobić, bardzo ostrożnie do niej podejść, aby wszystko poszło tak, jak należy. Więc nie możemy się zbytnio ośpieszyć. Musimy zrobić to z głową i małymi krokami. Mam nadzieję, dzisiaj ta ściana powinna być ładnie odkryta, bo sama tam demolka czy cięcie tej ściany to nie jest ogólny problem. Najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa, podtrzymanie tej reszty ściany i podłogi, tak naprawdę, i konstrukcji domu w środku, bo akurat na tej ścianie opierają nam się belki podłogowe tego małego pokoju, więc aby tam później nie było jakiegoś głupiego ruchu, albo aby nam podłoga nie opadła, więc te wszystkie akra, te stemple, które tam postawiliśmy, one będą musiały stać jeszcze przez kilka dni, nawet po wstawieniu belki. Później będziemy musieli się upewnić, że te wszystkie belki drewniane, podłogowe, nie mają luzu. Jeżeli będzie tam jakaś szczelina czy coś pomiędzy cegłą, trzeba ją zaklinować. I wtedy będziemy bezpieczni, będziemy mogli zdjąć te wszystkie stemple. Nic nie powinno się dziać, zaczniemy tak naprawdę już szpachlować. Także tyle, słuchajcie. Wczoraj żeśmy się znowu najeździli, bo pojechaliśmy do jednego B&Q. Tam była taka kolejka, że nawet nie chciałem ryzykować stawać w tą kolejkę, bo raz, że małe B&Q, jest duże ryzyko, że nie dostalibyśmy tych bloczków. Pojechaliśmy do dużego B&Q i okazało się, że to wszystko mają na miejscu. Kupiliśmy tam, załadowaliśmy, dowieźliśmy. Także zrobię wam update bardzo szybko. Właśnie Oskar wsiada do samochodu. Siema, Oskar. Także ja kończę. Do zobaczenia. Hej. Płat. Czekaj, ja stąd zeskoczę, czy ja się połamnę. Jestem. Zobaczcie. Znowu w tym samym miejscu. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Kto za to płaci, kurwa? No, coś tu się działo. Ale środkiem nie skosili, już zabrakło mu chyba chęci. Nie? A nie, bo środkiem chyba kwiaty tu kiedyś rosły. Słuchajcie. Nie, tu takie kolorowe kwiaty rosły, wiesz? W tamtym roku przynajmniej. Odpływ trochę jest. Tu byliśmy, no. Mhm. Mniej pracowników, wiesz, wszyscy na pandemii w domach siedzą. Ale ludzie z rana spacerują, bo jak byliśmy z 2 tygodnie temu, to tutaj puściutko było. No sami byliśmy, a teraz już widzisz, z rana już ludzi widać spacerujących. No. Koniec pandemii, proszę państwa, ogłaszam dzisiaj. Ja myślę, że weź to się za robotę już, dobra? Koniec pandemii, Rafał mówi. Dobra, pozdrawiamy Grzegorza z Polski. Pozdrawiamy Monikę z Warszawy. Kogo jeszcze pozdrawiamy? Pozdrawiamy antykonfidentów, charakternych. Pozdrawiamy. Kogo jeszcze pozdrawiamy? No, to jest czas na pozdrowienia. Ale wiecie co? Różala pozdrowie. Różala pozdrowie.
bo Różan to jest spoko gość, a przynajmniej nigdy się nie pierdoli i pisze tak jak trzeba, tak jak jest. Teraz się dowalił do Oświęcimskiego za to, że wisi hajs menadżerowi, a okazuje się, że ten menadżer to jest wspólny menadżer i Różala, i Oświęcimskiego. I tam gruby hajs znowu Oświęcimski przekręcił. No, także brawo dla Różala. Dobra, tyle ode mnie. To też jakaś budowa. A to już mijaliśmy ją ostatnio. Tak jest coś, Karol. To jest Harley? No. Kurde. Bayer. Kurwa, coś mi tak ustałem, kurwa, na razie. Co, przestałeś szukać? Nie, tak ustałem finansowo, kurwa. Doszło do tych 3,5 tysiąca i więcej nie mogę, kurwa, uzbierać. Dlaczego? Zawsze coś się znajdzie, jakiś tam... Wydałeś tam, pieniądze. Tak, kurwa, więcej, kurwa, jakoś... Nie wiem, kurwa, stoi, kurwa. A taki było muszę z piątkiem jest. Chyba, że w kredyt, Karol. To nie było kredyt, to. Tak, to. Z tyle instytucji, że... Znajdzie się na pewno jakiś wariat. Kurwa. Musimy zsupportować Belkę. Belka jest już w rękach Karola. Musimy sobie ją podeprzeć. A później domurujemy po prostu do tej belki. Tak będzie nam łatwiej. Bo ściana jest po prostu dosyć wrażliwa, ruchoma. Tam jest ten joint, ma luz nad tą belką. Co? Tu mi nie zostaje nic na jedną wózkę tego, nie? A z drugiej strony jak? Nie to wiem, że te joysy są strasznie krzywe, więc trzeba będzie tam spakować pod nie, wiesz? Teraz stoi normalnie?
okej, na środku ćwamy. Pierwszy byś postawić ściankę i potem ustawić. No tak, ale on już tak będzie stawiać. No tak, tak, tak. Słuchajcie, na linach powiecie, co mam robić. Ja dlatego tutaj teraz Ja? A to się nie sugeruje do końca tym tynkiem, Karol, nie? Nie, ale to będzie trzeba później zrobić, jak to, nie? A z tej strony? To boksa zrobimy ostatecznie, to się tym nie przejmie. Tak? A to boksa zrobimy tak szczektu, a tutaj stoi 15 cm po każdej stronie. Także jest podstawiona pod belki. Teraz swobodnie Karol będzie mógł domurować tą stronę i uzupełnić ten brak, który jest tutaj po lewej stronie. Także wszystko jest ok. Tak jak widzicie, ściana gdzieś tam z czasem ustąpiła, więc belka jest teraz prosta, tam jest tam szczelina, na przykład między tym tą belką drewnianą a metalową, będzie trzeba ją wypełnić i gdzieś jeszcze też jest szczelina i to też zrobimy, ale to już po murowaniu, jak wszystko ładnie nam się ułoży, bo może belka sama jeszcze tutaj siądzie i wtedy uzupełnimy, aby było sztywno, aby ta podłoga u góry nie siadła i też nie robiła tam ruchu tak naprawdę, by nie skrzypiała. Dobra, ja lecę do Portsmouth, do tego zamka, który pokazywałem wam w tamtym tygodniu. Może uda mi się nakręcić tą chatkę, pokazać w jakim jest stanie. Narzędzia mam pozbierane, także lecę, hej. Dobra, słuchajcie, jestem tutaj na tej futrynie nieszczęsnej przy tym domku. Tak jak widzicie, już zacząłem ją wycinać. Tu muszę ją wyciąć do końca, wstawić nowy kawałek drewna i dopiero będę zaczynał rzeźbić pod ten zamek, który jest w tych drzwiach.
Będę musiał wszystko dostosować pod ten stary zamek. Pierwsze co, wycinam i wstawiam nowy kawałek drewna. Dobra, zobaczcie, tu już mam wycięte. Czyli to miejsce, gdzie kotlinie najgorsze poleciało. Użyłem multitoola, czyli tego narzędzia wibrującego. Teraz przyniosłem kawałek drewna z sobą. Akurat na szerokość jest tak samo jak futryna. Po przykręceniu, po przyklejeniu będę musiał po prostu przeciąć tutaj równo i wtedy będę mógł spokojnie. Dobra, pamiętacie tą dziurę? Pamiętacie, co mówiłem do was jeszcze chwilę temu? Więc wstawiłem tutaj nowy kawałek drewna. Później przyciąłem tak według planu równo z futryną. Przytarłem trochę papierem, przykleiłem to tak naprawdę w środku dookoła, tam dałem klej w środku poza drewnem, skręciłem na 4 długie śruby do tej starej futryny, zamontowałem zamek i wszystko hula, także na pewno na razie będzie przez jakiś czas ok. Wszystko się zamyka tak jak trzeba. Widzicie, działa, także super. Można wprowadzać się z powrotem. Lecę do Karola, bo pustaków zabrakło. Muszę zajechać jeszcze do B&Q. Trzymajcie się, cześć. Słuchajcie, no byłem na tym domku. No zrobiłem to, co miałem zrobić, bo to miała być, bo to była bardzo mała praca, krótka praca, umożliwiająca tak naprawdę powrót tej osoby ze szpitala do domu. A problem był tak naprawdę z tym zamkiem, on nie mógł zamknąć tych drzwi za sobą, nie mógł otworzyć tych drzwi za sobą, więc nie mogłem tam wymienić ramy tych drzwi, nie mogłem zrobić czegokolwiek więcej, ponieważ oni tylko chcieli te bardzo, bardzo, bardzo niewiele, jak najmniej, te minimum, aby on mógł wrócić do domu. Także jedyne, co udało mi się nagrać, to jest ten zamek, sorry bardzo. Zapytałem tego pana z powrotem, on jest bardzo miły człowiek, tak naprawdę ten jego opiekun, ale pytał się tego starszego pana, słuchajcie, czy ja mogę to nagrać, no, znaczy powinien, ale nie wiedziałem, że się zapyta i się zapytał i powiedział, że nie, że mam nie nagrywać. Także następnym razem może się uda, no ale nic, zobaczymy. Dom naprawdę interesujący, chodzi o ten stan, Boże. Ciężko zapomnieć, słuchajcie, to co ja tam widziałem. Spotyka się takie domy, ale nie aż w takim stanie. Także teraz, słuchajcie, lecę z powrotem do siebie. Ale tu ciasno. Także lecę do siebie, tam do chłopaków, bo zabrakło jeszcze pustaków. Muszę podjechać do B&Q, gdzieś tutaj jest Portsmouth. 4 pustaków zabrakło. To tak czy siak, my będziemy potrzebować jeszcze więcej, bo tą przybudówkę będziemy tą małą, ten porcz robić też z tego pustaka, więc spoko. I tyle, dzisiaj wielki dzień, ponieważ musimy otworzyć tą ścianę tylną i będzie się działo, proszę państwa, jest wtorek, jeszcze do tego wszystkiego mam ciężką głowę, bo właśnie ja to, wiecie, za bardzo się skupiam na takich poważnych sprawach, więc jestem mniej wariatem jak zwykle, staram się być bardzo, bardzo, bardzo skupiony na tym, co robię, szczególnie w takich momentach, gdzie jest dosyć ważny etap i wiecie, to jest konstrukcyjna sprawa i trzeba naprawdę podejść poważnie do tej pracy. Oprócz tego mam dla was niespodziankę, bo jestem umówiony na spotkanie z taką panią, która ma ze mną poprowadzić kilka wywiadów na YouTube. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie nie zdradzam żadnych detali, nie zdradzam imion i nazwisk. Tą osobę na pewno kojarzycie z Polski, bo ona się udzielała już jakiś czas temu dosyć sporo w wywiadach, tylko że sportowych. Także na pewno ją skojarzycie. Teraz tylko jesteśmy pierwszy raz umówieni na spotkanie dzisiaj przez Messengera na Facebooku. Musimy ustalić jakiś plan i będziemy z tym jechać. Także słuchajcie, lecimy z tym. Trzymajcie się, hej! Dobra, słuchajcie, jestem przed Trade Point w Portsmouth. Także super, bo tam po tamtej stronie, gdzie normalnie ludzie wchodzą do B&Q, jest kolejka, a u nas
nie ma. Także widzicie, jak fajnie. Także pójdzie mi szybko. Lecę do środka. Oczywiście standardowo pan musi dać mi wózek, bo bez wózka nie możemy wejść na halę. Takie jakieś dziwne zasady. No ale nic, czy wchodzę po coś, czy po nic, muszę mieć z sobą wózek. Także zobaczcie, o, te BNQ nawet wygląda mi na większe. Ale tu tam musicie to zobaczyć, bo póki wymiotło po prostu, nie? Nie ma towaru. Tam jakiś pojedynczy towar z piaskiem, cementem. Mam nadzieję, że pustaki są. Ale... lubię te miejsca. W ogóle lubię te miejsca. Powiem wam szczerze, że ja się dobrze tutaj czuję w takich sklepach. To jest moje życie. Ja poświęciłem temu tyle lat. Nie wiem, gdzie jest ten cały ogród. Chyba muszę tam przejść aż gdzieś. Teraz zobaczymy. Tu mamy drewno tej płyty. Może nie jest tak źle. Tam jeden dział po prostu wymiotło. Tam, a. Ale poza tym jest super. Także w takim sklepie jak ten, to kupicie wszystko takie w Castoramie między innymi. Tylko u nas się to nazywa B&Q. Dobra, gdzie ja mam iść? Tam jest Garden Center, dobra, lepiej zapytać. Building. Jednak w złą stronę szedłem. Ten wózek sam jeździ, zobaczcie. Także poszedłbym na ogródek szukać kwiatków. Teraz tam będziemy. Dobra, ja mam klocki swoje z zabawy. Wracam do kasy. Przy okazji pomogłem pani zdecydować, żeby nie brała za dużo towaru na siebie. Ponieważ chciała sobie wziąć 40 bloczków, każdy bloczek około 20 kg, to sobie policzcie, 800 kg chciała załadować do samochodzika swojego. Ona by z tego parkingu nie odjechała. Także po mojej namowie weźmie maksymalnie 20 i będzie tu przyjeżdżała 4 razy. Zobaczcie, mamy zebrę wreszcie z powrotem. Chłopak musi to wszystko przykryć. A jak przykryje, to zrzuci pewnie nam pustego gdzieś z boku, zabierze tego i tyle. Sprawa załatwiona. Betoniara się miesza. Zaprawę trochę będziemy musieli mocniejszą zrobić. Okno poszło, widzę. Super, ale mamy tutaj coraz mniej miejsca. Także pierwsze otwarcie jest. Za chwilę będziemy musieli to zaplanować, gdzie dokładnie przeciąć. Tak, to będzie dobre do zdjęcia. Także ten, lecimy z tym, poplanujemy to i wyrzucamy tą ścianę do nowego skipa. Gdzie mamy to? Nowy, pusty, elegancki. Smykam. Papierek jest. Opak szybko ogarnął. 5 minut i skip stoi. Let's take the risk. Remove the beam, please. Okej. Okay. To wszystko jest moje pieniądze, daję mamie. Dobra, jedź już z tym. Jak mamy zginąć, to razem, Karol. O kurde, będzie się działo. Ona się tu zawiesi chyba jeszcze, wiesz, Karol? Ona się zawiesi tutaj. Nie odpychaj tego Joyce'a. Musisz ją odciągnąć od ściany, wiesz, żeby wypadła z tego. Jesteś gotowy? No, jeszcze. Ona teraz opadła, się trochę zaklinowała. Nie róbcie tego w domu, ej. To jest serii, nie róbcie tego w domu. Nie, zaklinowała się, majster. Tego myślę, że trzeba tą beleczkę tu przyciąć jeszcze. No będzie.
Tam się cały czas zapiera jeszcze na razie. O, o. Będzie czy nie będzie? O ten pręt zaparło teraz. Daj ją, wezmę na ten. Złapię ją rękoma i wyniosę. Ile ona waży? 200 kilo? Obsunęła się ładnie. Patrzmy się, żeby Karol mógł odskoczyć. No i super. To tam jeszcze jedna jest. I tamtą spróbujemy zatrzymać, tak? Z tego by wynikało, czy ona upadnie. Opadnie pewnie. Dobra, zobaczymy. Słuchajcie, etap 16, 15, 19 już mamy zrobiony. Nie? Elegancko. Bałagan na budowie, widać, że się coś dzieje. Mieliśmy trochę problemów z tą belką, wam powiem szczerze, bo ten structural engineer nie do końca przewidział pewne rzeczy. Ale to długa, długa historia, aby teraz o tym mówić. Ważne, że mamy wycięte, mamy wstępnie obstadzoną belkę, już tak jak powinna być, wypoziomowaną. Jak widzicie, te belki podłogowe, one sobie wiszą teraz w powietrzu, do jutra niestety tak musi zostać. Idę tam dookoła, pokażę wam z drugiej strony, co to jest. Co zamówiłeś? Ja tego nie zamawiałem, ja nie wiem, co to przyszło. Może to sąsiada. Także lecimy tędy. I tu, proszę państwa, mamy z zewnątrz, wam pokażę, jak to mniej więcej teraz wygląda. Więc drzwi poszły, wiadomo, i są zamurowane. Wczoraj ścianka powstała, tylko zostało wypełnienie zrobione. Belka jest sadzona, jest obrobiona, ona trochę właśnie wyszła niżej niż ta belka, która oryginalnie tutaj była. W ogóle takie trochę cudawianki. Chcieliśmy też utrzymać tą belkę, która tu jest tak naprawdę betonowa. I ona wystaje dalej poza krawędź tynku i to zostanie, więc później po obstawieniu okna będzie wszystko fajnie dalej ładnie wyglądało. Mieliśmy trochę ryzyko, bo i problemów tysiąc, bo tu jest pęknięcie po lewej stronie do krawędzi okna i baliśmy się, że to nam się może obsunąć troszkę, więc zrobiliśmy takie sobie dodatkowe zabezpieczenie, przekręciliśmy się przez tą belkę betonową, która tutaj oryginalnie wisiała nad oknem, przykręciliśmy dwie belki drewniane, podeprzeliśmy, aby ta część ściany w razie czego, gdyby miała się ruszyć, choć nie powinna, nie upadła. Także tyle mamy na dzisiaj zrobione. Trochę bałagan, trochę szybko ogarniemy i jutro wracamy tu, jutro środa. Dzisiaj wam poskładam to wszystko do kupy. Mieliśmy dosyć ciężkie takie dwa dni, stresujące, ale już mamy to z głowy. Już widzimy, że da się, że zrobiliśmy, że można to spokojnie wyburzyć jutro. Jest ok, skip jest na miejscu, także do przodu. Jutro na pewno wrócą nam humory. Będziemy się więcej tutaj zaśmiewać na miejscu. Także pozdro, do usłyszenia. Na razie, hej!